Bydgoszcz informuje. Dziś w programie bydgoski budżet obywatelski na półmetku zgłaszania pomysłów. Walka w europejskiej rywalizacji rowerowej. Nowa siedziba dla wioślarzy. Przed nami Bydgoski Festiwal Nauki. Dodatkowe bilety na UEFA Euro U21. Trwa tegoroczna edycja programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Propozycje projektów można zgłaszać do 31 maja za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie www.bdgbo.pl bądź tradycyjnie przez wrzucanie wypełnionego papierowego formularza do urny. Każdy bydgoszczanin może zgłosić dowolną liczbę projektów. Na półmetku wpłynęło już ponad 110 pomysłów mieszkańców. Trwają spotkania z mieszkańcami w formie warsztatów pisania projektów. We wtorek 23 maja odbędzie się w ratuszu maraton pisania projektów. W październiku mieszkańcy wybierać będą projekty do realizacji za blisko 10 milionów złotych. Projekt dotyczący tablicy dla osób niewidomych i niedowidzących otrzymał nagrodę publiczności w konkursie organizowanym przez portal samorządowy. Wręczenie nagród odbyło się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Do końca maja czekamy na pomysły w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Pomysły w budżecie obywatelskim są różne, są też bardzo ciekawe. Całkiem niedawno otrzymaliśmy nagrodę w konkursie portalu samorządowego na najciekawszy projekt w budżecie obywatelskim, projekt tablicy dla osób niedowidzących na Wyspie Mońskiej. Trwa walka w europejskiej rywalizacji rowerowej ECC 2017. Bydgoszcz obecnie plasuje się na trzeciej pozycji. Lepsze od naszego miasta są tylko Gdańsk i Izmir. Tegoroczna edycja potrwa do 31 maja. Rywalizacja jest otwarta dla każdego mieszkańca. Liczą się wszelkie rowerowe wycieczki, a także podróże, w których rower może zastąpić inny środek transportu w trakcie dojazdów do i z pracy, szkoły, kina czy sklepu. Więcej informacji na stronie bydgoszcznarowery.pl. Dołącz i wygrywaj nagrody. Główna to wyjazd do Brukseli. Metropolia Bydgoszcz zajmuje obecnie trzecie miejsce w European Cycling Challenge i mam nadzieję, że utrzymamy tę pozycję do końca maja. Cały czas można dołączyć do naszego teamu, włączyć się do rywalizacji. Wystarczy wejść na oficjalną stronę, zarejestrować się i kręcić kilometry dla Metropolii Bydgoszcz. Można poruszać się zarówno w granicach miasta, jak i w ościennych gminach. Rozpoczęły się przygotowania do budowy przystani wioślarskiej przy siedzibie Lotto Bydgoszcz, klubu, w którym na co dzień trenują nasze medalistki olimpijskie. Obecnie toczy się procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg. W nowej przystani znajdą się m.in. hangar na łodzie, sale ćwiczeń sportowych, pokoje fizjoterapii, biurowe, noclegowe, zaplecze sanitarne, sala szkoleniowa i pomieszczenia techniczne. Rozbudowa przystani Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgoszcz, planowana na najbliższe 2 lata, jest ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym, inwestycyjnym i w efekcie da zupełnie inne osiągnięte standardy związane z przygotowaniem sportowym wioślarzy, wioślarek. W dniach 24-27 maja odbędzie się kolejna edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Na naszych uczelniach odbywać się będą pokazy, warsztaty, eksperymenty i wykłady. Uwieńczeniem będzie wielki piknik naukowo-rodzinny na Wyspie Młyńskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich bydgoszczan i mieszkańców regionu na 8. edycję Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Nie masz jeszcze biletu na UEFA Euro U21? Nic straconego. Możesz go kupić w ramach dodatkowej puli. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o udostępnieniu nowej puli wejściówek na mecze rozgrywane w Bydgoszczy. Nasze miasto gościć będzie reprezentacje Serbii, Hiszpanii, Portugalii i Macedonii. W tym miejscu zapraszam Państwa wszystkich do udziału w naszym konkursie facebookowym na oficjalnym profilu miasta Bydgoszczy, gdzie właśnie dla Was są przeznaczone bilety do wygrania na to świetne sportowe widowisko.